Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Returnal, trzeci odcinek. No i w dzisiejszym odcinku postaram się zrobić jakieś kolejne postępy, jeżeli chodzi o tą całą główną fabułę. Muszę przyznać, że oprócz tych rzeczy, które nagrywam obecnie, jest jeszcze wiele rzeczy w tej grze, które wam nie pokazałem. Więc po pierwsze, okazało się, że jeżeli wyszedłem z gry przy takim niezapisanym postępie, no to i tak właśnie gra mnie anulowała i musiałem zaczynać od początku. Więc to, co widzieliście w drugim odcinku, no to zostało to wszystko anulowane. No i teraz musimy rozpoczynać przygodę od początku. Tak to właśnie tutaj wygląda. No i ogólnie muszę przyznać, że nauczyłem się także kilku innych jeszcze dodatkowych nowości, które wam jeszcze pokażę na przestrzeni tego odcinka. No i postaram się dzięki temu właśnie zyskać różne ciekawe rzeczy. Więc po pierwsze dostałem taki oto dziwny pilar. To się Cytonos nazywa, okej. Czyli, że mogę użyć takiego eteru. No i wtedy dostanę jakieś znakomite rzeczy. Więc dobra, powiedzmy, że sobie użyję. Ale to właśnie wymaga takiego przedmiotu eteru, który jest dosyć ciężki do zdobycia. I powinno mi coś dać w tym miejscu, nie wiem? Come on, ręko. Znaczy, nie wiem, dziuro. Zazwyczaj się rękę tutaj wkłada i coś z tego wychodzi, ale teraz trochę samo to wyszło. Dobra, w każdym razie przejdziemy sobie już do samego gameplayu i nie wiem, postaram się przejść jak najdalej, tylko to będzie możliwe. Więc dobra, więc powiedzmy, że na samym początku pójdę sobie z jakiejś teleportacji i zobaczymy, gdzie ten świat mi w ogóle przeniesie na jakieś niebezpieczne tereny. I oto mamy pierwszych przeciwników. Dobra, z takimi już wielokrotnie walczyłem. To niby tutaj próbuję z jakiegoś lasera, ale to nie ma znaczenia, bo byłem cały czas za ścianą, ale i tak należy się skupiać na tych, co właśnie tutaj próbują tym laserem strzelić. Więc dobra, więc to było w zasadzie na tyle. Masz jakiś dziennik? Zobaczmy. Jedne moje zwłoki wciąż działały. Zaatakowały mnie, a ja zabiłam siebie. Muszę wierzyć, że niczym nie różni się to od zabijania innych wrogów. Ale czy na pewno? Może to kolejna wersja mnie, po prostu próbująca uciec. No dobra, więc jakieś notatki, powiedzmy, zapiski głosowe od tej głównej bohaterki. Więc też może to będzie miało jakiś wpływ na fabułę. I kolejna rzecz, o której w ogóle tak, na którą nie zwracałem właśnie takiej uwagi. Więc jeżeli zobaczycie właśnie na mapę, no to macie właśnie po prawej stronie główną ścieżkę. I właśnie jeżeli chcecie zrobić te postępy fabularne, no to zazwyczaj musicie iść właśnie tymi drogami kwadratowymi, ale czasami są takie też trójkątne. Ja często właśnie wchodziłem te trójkątne i ginąłem, ponieważ tam były jakieś cięższe walki. Dużo HP otrzymywałem, więc tym razem pójdę sobie tylko tymi głównymi fabularnymi przejściami i zobaczymy, gdzie mnie to wszystko doprowadzi. Więc tak, mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakiś interesujący gameplay. O! Mam już kolejnych wrogów, więc postarajmy się jakoś ich zaatakować. Dobra, trochę się tak cofnę. I teraz postarajmy się właśnie z tych, jak to się nazywa, z tej katany bić. Kurde! Dobra, to wychodzi o wiele gorzej niż sądziłem. W każdym razie, co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że ta katana jest niesamowicie mocną bronią, ale z tego co widzę, raczej nie na tych latających. Jeżeli chodzi o tych latających, to jednak chyba lepiej z pistoletu jakiegoś bić. Ale ogólnie katana jest tak niesamowicie mocną bronią, że bez wątpienia powinniście jej jak najczęściej używać. Właściwie można każdych bossów tutaj zmiażdżyć tak szybko, że nie wiem. Więc to jest wielki potencjał. Dobra, o, to chyba jakieś bronie będzie można odblokować, zobaczmy sobie. Czyli to jest karabinek, całkiem spoko, ale w zasadzie nie wiem, czy karabin, czy shotgun będzie lepszy. Może jednak karabin jest tutaj całkiem spoko. Można sobie bić na dalsze odległości, więc czemu by nie? No i zobaczymy. Trochę życia już zmarnowałem. Kurde, ten jeszcze do mnie strzela, nieprzyjemny. Nieprzyjemna wieżyczka. Dobra, w każdym razie została załatwiona. No i nie wiem, szukamy jakichś dodatkowych bonów, co my tutaj mamy? Wow, przeciwnicy! Tego się w zasadzie nie spodziewałem, myślałem, że już jest czysto. Dobra, więc jeżeli chodzi o tych latających, no to jednak w taki sposób jednak chyba najlepiej z nimi
pięknie zawalczyć. Dobra, po prostu wspaniale. No i zobaczmy sobie, kurde, jeszcze właśnie te macki, też na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli się w to wejdzie, no to mogą być kłopoty. Dobra, więc przeszukajmy jeszcze tą lokację. Kurde, jeszcze macki przerażające, dajcie mi spokój. O, właśnie patrzcie na to, takie drewno tutaj mamy i to można właśnie przeciąć. I tym oto sposobem mamy zdrowie. Więc takie jest, powoli wychodzi. Trzeba podchodzić do tego w spokojny sposób i jest potencjał. Dobra, więc zobaczmy. Czyli ja... Kurde, co to w ogóle ma znaczyć? Wrota? Czyli mamy dwie misje główne. Ciężko powiedzieć, gdzie ja miałbym się teraz udać. Wydaje mi się, że w tą stronę. Ciężko powiedzieć dokładnie. Czyli dwie różne pary wrót. I obie z misjami głównymi. Ciężko powiedzieć. A nie, to nie ma znaczenia. Czyli te wrota rzeczywiście były z misją główną, ale to było z odblokowaniem tej katany jeszcze z poprzedniego odcinka. Więc to w zasadzie nie ma co już tutaj robić. A tak się zastanawiam, czy ja mógłbym to jakoś przeciąć? Nie da rady jednak. Kurde, te macki są przerażające. No dobra, więc chodźmy sobie dalej. To jest właśnie ta misja główna, więc zobaczmy sobie, co tutaj gra gwarantuje kolejnych przeciwników, tym razem tych jeszcze latających. No dobra, karabinek całkiem spoko broni. Nie ma co narzekać. Jeszcze jakieś dodatkowe zdrowie. O, co tutaj się jeszcze znajduje? Kolejni wrogowie. O, ten jeszcze próbuje z lasera. Nie tak łatwo, come on. Dobra. Jakoś daliśmy radę. Jeszcze mamy zdrowie, zawsze spoko. Więc dobra. Robimy powolne postępy. Po prostu wspaniale. No i co, idziemy z tą główną misją. To jest ewidentnie najważniejsza sprawa, ale... Jeszcze na mapie coś widzę interesującego. Zaraz, zaraz. Tu podobno jest jakieś zdrowie. O, patrzcie na to. Tak jest. Właśnie na mapie było to widać. Więc jesteśmy na fulla. Po prostu cudownie. No i zobaczmy sobie kolejną arenę. A to jakieś chyba ulepszenie i w zasadzie tyle. Co to znaczy? Dobra, więc teraz chyba będzie można jakoś wybierać. Zużyto materiały do fabrykacji, a więc jeżeli teraz wejdziemy sobie w opcje, to możemy sobie chyba pod sprzętem to jakoś zmienić, albo gdziekolwiek stan. W zasadzie odnowienie ataku alternatywnego. No i to są właśnie te statystyki, które zostały nam chyba dodane po prawej stronie i w zasadzie tyle. Nie widzę żadnych innych różnic. No dobra, więc chodźmy sobie na jakąś chyba cięższą arenę. I teraz mamy do czynienia z tymi. Więc patrzcie tylko, jak ta katana bije. To jest tak niesamowicie OP, że nie może... że trzeba po prostu z tego korzystać. Jeżeli chodzi właśnie o tych przeciwników tego rodzaju. Jest tak niesamowicie mocne. Ja ich tutaj po prostu masakruję. Nawet nie trzeba w ogóle myśleć. I tym oto sposobem wszyscy załatwieni. I tylko mamy jeszcze jakiegoś bossa. A na tego też można sobie tak zawalczyć, nawet trzeba, bo on ma tą, ten pancerz cały. I patrzcie, jak jego masakruje, to jest porąbane. Katana to jest najlepsza broń w całej grze, to jest tak ewidentne. No chyba, że... znaczy zobaczymy, co będzie później. Na stan dzisiejszy, to co wiem do tej pory, no to... to ewidentnie jest najlepsza broń, ale może później jeszcze będą jakieś upgrade'y. Ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, nie ma co myśleć. Po prostu wbijamy z katany i w zasadzie tyle. No dobra, więc misja zwyciężona. Na mapie sobie po raz kolejny sprawdzamy, gdzie jest zdrowie. No i proszę bardzo. Tym oto sposobem jesteśmy na fulla. Tak jest. Jeszcze jakieś tutaj maski nieprzyjemne. Jak sobie w ogóle z tymi radzić? Nawet nie ma takiej możliwości, nawet nie mogę tak dostrzelić wysoko. Jeszcze jakieś ulepszenia, zobaczmy, co to jest. Naprawia automatycznie przy niskiej integralności. Uproszczony obojeń znika szybciej. Dobra, powiedzmy. Jakiś tam dodatkowy bonus, a tu jeszcze jakaś broń inna? Ja chyba jestem zadowolony z tego, co mam. Czyli patrzcie na to, tutaj jest na niebiesko niby zaznaczone jakieś poboczne przejście. Co my w zasadzie tutaj mamy? A, to jakaś poboczna w sumie lokacja, nic nadzwyczajnego. Więc... myślę, że najlepiej po prostu cały czas cisnąć z tą główną, jeżeli chcecie
poznać tą całą fabułę. Więc myślę, że to jest właśnie taka najlepszy rodzaj gameplayu. I chyba tam mam się udać, tak to wygląda, nie wiem. Ciężko w zasadzie powiedzieć, a nie, fabuła jest tędy, a to jest w zasadzie jakaś poboczna lokacja. Więc trzeba, to jest właśnie taka kluczowa rzecz w tym całym gameplayu. Jeżeli chodzi o te poboczne rzeczy, no to je sobie lepiej zostawić na kiedy indziej. Kurde, teraz mamy do czynienia z jakimiś niesamowitymi zbiorami przeciwników, kurde. Próbują nam podejść. Dobra, to jakoś właśnie ich fajnie zbejtować, żeby pojedynczo tutaj wchodzili do nas. To jest jakaś właśnie taktyka. A, nic mi nie zrobicie. Zablokowali się na drzwiach i w zasadzie tyle. Więc czasami może z czegoś takiego tutaj korzystać. Dobra. Proszę bardzo, jeszcze sobie jakiś tutaj obijamy. Na razie dosyć prosto wychodzi. Dobra, cudownie. Mogę to jakoś przeładować? Jak się w ogóle przeładowuje? Nawet dokładnie nie wiem. Moje przeładowanie to wystrzelanie wszystkiego i w zasadzie tyle. Muszę się jeszcze wielu rzeczy nauczyć. Ale w zasadzie nie wychodzi tak tragicznie. Robimy duże postępy. I cały czas ta misja główna, poszukaj klucza anatemy? Tak, dobra, tak to się nazywa. Jeszcze jakaś punktacja do zniszczenia, więc proszę bardzo. Te wszystkie goldy może się do czegoś przydadzą. No i co, ciśniemy z główną misją. A tam jeszcze jakiś przedmiot fajny? Co to w ogóle znaczy? Prawdopodobieństwo uszkodzenia wysokie. Otwiera zabezpieczone wrota i pojemniki, ale jest skażony. I to skażenie jest czasami bardzo dużym minusem. Już miałem takie skażenia super nieprzyjemne, więc raczej wolę z tego nie korzystać. Tym bardziej, że moje obecnie jest jakieś tutaj ok. Miałem na przykład takie skażenie, że jeżeli podnosiłem przedmioty, to zadawało mi damage. Musiałem tam iluś przeciwników załatwić dopiero wtedy. Jakoś to się odblokowało, więc to była trochę głupia sprawa. Dobra, w każdym razie robimy postępy. I wydaje mi się, że będzie mnie stać na życie. Dobra, wytwórz. Dobra, mamy HP, tak jest. Ale lepiej sobie zostawić to na nieco później, to całe HP. Może na jakąś walkę z bossem albo na jakąś ostatnią sytuację, no zobaczymy. W każdym razie nie ma tragedii. I co ja miałbym teraz zrobić? Tutaj mogę się gdzieś teleportować? Nie. To jest po prostu teleportacja, no, w takie miejsca, w które już byłem. Więc raczej nie ma co przedłużać. Chodźmy sobie z... O, tutaj jestem po raz kolejny. W tym całym... koło tego całego domu głównej bohaterki, ale... No raczej nie mogę jak na razie tutaj wejść. Zaraz, zaraz, zamknięte. Dom z XX wieku. Czyli to jest jakaś przeszłość. Kiedy się w ogóle dzieje akcja z tej gry? O, i teraz będzie dopiero ciężka walka. Czyli mamy właśnie tych na czerwono przeciwników i takie zielone, co ich leczy. Więc ewidentnie trzeba od razu do tego podejść. Dopiero wtedy, kurde. Jak się w ogóle... Jak sobie tutaj radzić? Mogę to jakoś tak zniszczyć? Come on. Dobra, eksplodowało i teraz możemy już walczyć na tych mniejszych. Więc to już typowo z katany sobie zawalczymy. To już jeszcze tutaj mamy, dobra, proszę bardzo. Wszystkich sobie miażdżymy, katana OP. Jest najlepsza taktyka dosłownie. Ale chyba jeszcze jest jakaś walka z bossem, o kurde, dobra. To już może być trochę cięższe. No dobra, powiedzmy, że najpierw tych mniejszych załatwię. Kurde, come on, koleś. O nie. Dobra, jeszcze jakiś mocniejszy atak, come on. Z tym chyba lepiej na dalsze odległości. Sam w sumie nie wiem, a postaram się z katany może załatwić. Zobaczmy. Okej, tego też masakruję. To nie ma znaczenia. Zaraz, zaraz, ja tutaj obrywam mocno. Muszę jakieś zdrowie, ale nie chcę jeszcze tego zdrowia z itemu, tylko jakoś, nie wiem, może z jakichś przedmiotów byłoby lepiej. Kto jeszcze tutaj został? No tylko ci mniejsi. Raczej powinniśmy już to jakoś ogarnąć, nie wiem, zobaczmy, dobra. Uff, dobra. I na samej mapie można zauważyć te wszystkie leczenia. Ale mamy jeszcze jakiś
przeciwników pojedynczych, dobra. Okej, okay, to powinno być chyba na tyle. No i teraz przeszukajmy tą całą arenę w poszukiwaniu leczenia i w zasadzie tyle. Czyli to wygląda jak właśnie taki sam karabin, tylko że nieco ulepszony. Właśnie takie dwie gwiazdki, trochę tam jeszcze jakieś pojedyncze ulepszenie i w zasadzie tyle, no dobra. Więc okej, okay, więc pójdźmy sobie na kolejną arenę. Teraz kolejny mamy jakąś przerażającą walkę z bossem, ale w zasadzie na katanę to ja już golesia załatwiłem chyba. Nawet nie wiem, co się dzieje. Tutaj się dzieje całkiem sporo rzeczy czasami na ekranie. Więc dobra, zbierzmy sobie leczenie, proszę bardzo. No i wszystkich załatwiamy z katany. Super prosta taktyka. No i to powinno zagwarantować możliwe zwycięstwo, więc proszę bardzo. Tylko trzeba jeszcze uważać na te wszystkie ataki. Dobra, nie masz szans, koleś. Jeszcze z tej strony jakiś jeden, dobra. Jeszcze tutaj mamy jakichś kolejnych wrogów, ale to w zasadzie biegamy w kółko i to było na tyle. Co jeszcze tutaj zyskuje? Kalibrator. Po czegoś się może jeszcze przydać. A z tej strony jakaś lepsza broń? Paszczomiot. To jest jakiś shotgun, z tego co rozumiem. Ja osobiście chyba wolę karabin. Biję na dalsze odległości. Bo jeszcze jakiś kalibrator, jasna sprawa. No i poszukajmy sobie jeszcze jakichś interesujących rzeczy. Tego nie mogę przeciąć, naprawdę. Wydawało mi się, że katana jest do tego stworzona, ale chyba jednak nie tak łatwo. No a zobaczę, czy ja jeszcze mogę jakieś dodatkowe leczenia pozbierać. Czy to jest w ogóle możliwe? Jeżeli ja bym cały czas to życie sobie stakował. Zobaczmy, co się stanie. Nie, to leczenie już mi więcej nie daje. Już jestem tutaj absolutnie na maksa, więc to było tyle. No i po prostu sobie pójdźmy dalej z główną misją, jakoś tędy. Jeżeli będą kłopoty, to zawsze mogę się tutaj cofnąć i po raz kolejny pozbierać leczenie. No i w zasadzie jesteśmy blisko już tej zakończenia, powiedzmy, tej anteny jakiejś. Więc nie wiem, zobaczymy. Co to w ogóle jest? Kurde, jaka misja porąbana. To jest super ciężki świat, tak to wygląda. Bez przerwy już mam testy z tymi, jak to się nazywa, latarniami jakimiś dosyć ciężkimi. Wow, 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 mamy na koło kolesia koło siebie, dobra. Mordujemy go z katany, tak jest, natwiony jeden. No i jeszcze kolejny, kurde. Dobra, trzymaj z katany i będziesz załatwiony. Dobra. Jeszcze jeden, kurde. Ale ciężkie. Dobra, mordujemy go, come on. Dobra, daliśmy radę. Uff, było blisko. Dobra, boss został porobiony, ale sporo oberwałem. Coś jeszcze słyszę. A to drzwi się chyba otwierają i tyle. No dobra. Kurde, ta walka z bossem jest ryzykowna. On na dwa strzały mnie w zasadzie ma. Kurde, ciężko, no. W zasadzie mógłbym się chyba cofnąć i pozbierać te leczenie za wcześnie, tak mi się wydaje. Powiedzmy, że to jest jakaś taktyka. Czyli ja nie chcę jeszcze walczyć z bossem. Ja chcę sobie to zostawić na później, powiedzmy. I nie zauważyłem, że tutaj jest jeszcze dodatkowe przejście, o tutaj niżej. Okej, czy ja mogę to zniszczyć? Dobra. I jakiś przedmiot fajnie znajduje. Znaczy tak za darmo, czy ktoś tutaj jest? Czasami byłem w takiej lokacji już wcześniej i tutaj byli przeciwnicy, więc nie wiem. Klucz anatemy? A, są wrogowie. Nawet kilku, ale można się cofnąć łatwo. Więc postrzelamy sobie na odległość, proszę bardzo. Łatwa sprawa. Może jeszcze coś wydropią. O nie, co jest? Gra mi zagowała, come on, nie w ten sposób. Wystąpił problem z aplikacją. Okej, okay, kurde. To był taki dobry gameplay moim zdaniem. Come on, zaakceptuj, zgłoś. No nie! Dziękujemy za współpracę. No ale niestety, jeżeli chodzi o tą grę konkretną, no to trzeba od początku wszystko zaczynać, więc... O nie, come on!
Więc po tych wszystkich crashach jeszcze próbowałem sobie właśnie jakieś inne miejscówki znaleźć, poszukać i znalazłem coś takiego. W sumie jeszcze w takiej lokacji mi nie było i tu jest jakiś interesujący przedmiot, więc zobaczmy sobie, o co w ogóle z tym chodzi. Wyskanujmy. O, klucz do domu, okej. Okay. Klucz do mojego domu? Ale skąd? Jak? Dobra, to będzie po prostu wspaniałe, powiedzmy, takie, nie wiem, zakończenie odcinka, bo wiem, że tam jeszcze jakaś walka z bossem będzie po prostu przerażająca. I akurat tamtą rzecz wolę zostawić sobie na inny raz, na, nie wiem, kolejny odcinek. A tym razem zobaczmy sobie właśnie ten cały klucz do domu. Fajnie by było to wszystko zmienić. Myślę, że jednak warto. Dobra, więc proszę bardzo. Idziemy na coś. Zobaczymy, co to w ogóle nam teraz gwarantuje. Wejdź, tak jest. Może jakieś tajemnice z przeszłości. Tak jak go zostawiłam. To niemożliwe. Co tutaj robi nasz dom w takim miejscu? Kurde, ale w ogóle klimat jak w jakimś Silent Hillu. Pamiętam, że oglądałem właśnie jakieś zwiastuny z tej gry i niektóre osoby właśnie, jak widziały tą lokację, to myślały, że Silent Hill będzie wznawiany. Dobra, co my w ogóle tutaj mamy? Mogę to jakoś złapać? Halo, halo? Trójkąt, dobra. W tym segregatorze opisywałam pierwsze misje, ale powinien być zamknięty w archiwach statku matki. Dobra, więc to było na tyle. Mogę się jeszcze przejrzeć, proszę bardzo. Jaki wspaniały ray tracing. To jest chyba za pomocą ray tracingu wszystko pokazywane, tak mi się wydaje. Nawet są FPS-y znacznie gorsze patrząc w tą stronę. A wszędzie indziej wygląda to normalnie. Więc ciekawa sprawa, mogę się na górę dostać? Nie, to jest akurat zablokowane. Więc zobaczymy sobie jeszcze jakieś kolejne pokoje. Tutaj jakieś przejście do piwnicy. Kurde, gdzie ona w ogóle mieszkała? Schody takie przerażające. Dobra, tutaj mamy portret. To zrobiono, gdy odeszłam. Jak? A to co to w ogóle znaczy? Jakieś światełko LED? A, i udało nam się odblokować kolejne przejście. Na górze tak samo mogę już przejść? Coś na górze słychać? Dobra, powiedzmy, że tędy wejdę. Kurde, jakie w ogóle obrazy sobie wieszczała, ale przerażające. No dobra, i tutaj mam jeszcze jakąś rzecz do sprawdzenia. Pod nami? Jakiś klocek, ale to nie jest takie proste. Nie mogę tutaj niżej spojrzeć, niestety. Ejże! Chciałbym to zobaczyć. O, teraz. Przedziwne oznaczenia. No dobra, więc fajnie właśnie poznać tak dla odmiany tą całą fabułę, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, oprócz tej rozgrywki. Myślę, że więcej powinno tego być. Fabuła jest bardzo interesująca w tym tytule, moim zdaniem. Nie mogę. Nie da rady jak na razie tego odblokować, może za jakiś czas, powiedzmy? Może jeszcze jakaś tajemnica nas tutaj czeka? No zobaczmy, wyjrzymy na zewnątrz. Do tego świata nieprzyjemnego. Zaraz, zaraz, to było na ten cały domek? Powinnam to chyba pamiętać.
O, mamy kosmonautę jakiegoś małego, nieznany artefakt. Potencjalnie przydatny, zobaczmy. Nie chcę, żebyś odeszła, podnieść. No dobra, co on w ogóle gwarantuje? Nawet dokładnie nie wiem, czy ja mógłbym jakoś, nie wiem, pod statystykami to wszystko zobaczyć? Stany. Mamy ten klucz do domu, to są właśnie przedmioty fabularne najważniejsze. Ale co ten właśnie kosmonauta oznacza, dokładnie nie wiem. Gdybym mógł to jakoś jeszcze podejrzeć. Mapa. Ja tutaj więcej raczej nie będzie. Sprzęt. O, jest kosmonauta? Nie chcę, żebyś odeszła. A, okej, sprawdziłem na necie. To jest najbardziej przydatny item w całej grze. To oznacza, że jeżeli zginiemy, no to mamy jeszcze drugie życie. Okej. W takim razie ta gra będzie od tej pory tak 100 razy prostsza. Wcześniej miałem z tą grą dosyć spore kłopoty. Czasami mnie właśnie niektórzy przeciwnicy potrafili jednak zamordować, a teraz właśnie jeszcze z drugim życiem. Myślę, że to już powinno raczej pójść trochę znacznie prościej. Więc dobra, więc to było w zasadzie na tyle na dzisiejszy odcinek. Udało mi się już tutaj raczej ogarnąć ten, powiedzmy, taki, nie wiem, pierwszy świat. No i jedyna rzecz, jaka nam właśnie została, to przejście do bossa. Więc myślę, że to już może być znacznie trudniejsze do wykonania, ale nie wiem, może jakoś damy radę. Więc jeżeli was to interesuje, oczywiście zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz innych gier. Więc tak, więc polecam serdecznie. No i w sumie to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.